Panie premierze, w formie pytania, ale też przedstawienia bardzo ważnego problemu dotyczącego stosunków pracy w Polsce, chciałbym przeczytać wystąpienie Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi Biedronka. Pragniemy nawiązać do pana artykułu Nowoczesny patriotyzm gospodarczy. Wiadomość z ostatnich dni. Zbankrutowała największa polska sieć handlowa BOMI. Jak twierdzi NSZZ Solidarność, BOMI nie wytrzymała konkurencji z kapitałem transgranicznym. Nie bójmy się tego słowa. Wykończyła ją Biedronka. Według Rzeczpospolitej BOMI stała się ofiarą odwrotu zagranicznych banków od kredytowania polskich podmiotów. BOMI zalega 3000 pracowników z wypłatą wynagrodzeń za pracę. W Olsztynie jest to około 600 osób. Inspekcja pracy nie widzi w tym problemu. Występowaliśmy w tej sprawie do Inspekcji Pracy. Tymczasem sama Biedronka bezkarnie, co potwierdza Sąd Najwyższy, nie wypłaciła pracownikom 125 milionów złotych wynagrodzeń za pracę. Od tych kwot nie odprowadziła do Skarbu Państwa i ZUS dziesiątków milionów złotych należnych podatków i składek. Problem niewypełnienia wynagrodzeń pracownikom narasta, a roszczenia szybko przedawniają się. Jak alarmuje prasa, zaległości firm w bieżącym roku sięgają 138 milionów złotych. Czy można tolerować taki stan rzeczy? Proponujemy natychmiastowe zmiany ustawowe, by po pierwsze znieść bieg przedawnienia roszczeń wobec swego pracodawcy na czas pozostawania w stosunku pracy, ewentualne przedłużenie do 5 lat. I punkt drugi, zgodnie z zasadą patriotyzmu gospodarczego, dokonać przeglądu przepisów prawa pod kątem równego traktowania i przeciwdziałania wypieraniu z rynku polskich podmiotów gospodarczych. Znaczy ja mogę się obydwoma rękami pod tym podpisać, ale dodać też pewne słowo komentarza. Szanowni Państwo, kapitał ma ojczyznę. To już dzisiaj przyznają nawet ci, którzy kiedyś dostawali histerię, jak to się mówiło. Banki, przynajmniej zdecydowanej większości, powinny być polskie. I mogą być polskie, bo wystarczy tutaj podjąć trochę takich decyzji, które rząd może podjąć. Na przykład, że polskie wielkie firmy państwowe trzymają pieniądze w polskich bankach. Już to wystarczy. Żeby, że tak powiem, sytuacja się zaczęła zmieniać na polską korzyść. Jeśli chodzi o eksploatację, to te wszystkie fakty są z całą pewnością prawdziwe. Zresztą takich faktów jest ogromna ilość. Inspekcja pracy to wszystko jakoś działa bardzo, bardzo słabo. Nie chcę mówić, że w ogóle nie działa. Naprawdę pod tym względem jest w Polsce niedobrze, ogromnie niedobrze, a w szczególności właśnie w tych relacjach z kapitałem zewnętrznym. Tylko, że to jest element szerszego problemu. Myśmy pozwolili się ustawić w pozycji państwa, ja nie chcę mówić, bo to nie lubię tutaj tak ostrych słów jakiegoś tam kolonialnego, ale w każdym razie państwa drugorzędnego, podrzędnego, peryferyjnego. I jakby zgodziliśmy się na to. Przecież wystarczy jedna ostra akcja administracyjna i to, co się dzieje w hipermarketach, supermarketach, to znaczy sprzedawanie w Polsce za te same ceny, co na Zachodzie, a bywa, że wyższe, gorszych towarów, to jest nagminne. Stąd powstały już te sklepy, gdzie się mówi, sprzedaje się te do prania proszki, się pisze, że one są bezpośrednio z Niemiec kupione, bo są po prostu lepsze, a ceny są takie same albo i niższe. Otóż nas po prostu oszukują, ale oszukują dlatego, że wiedzą. Wiedzą, że tu państwo składa się z urzędasów, którzy się będą was kłaniali. Jeszcze często wyciągali rękę, dajcie mi coś. Przecież na początku lat 90. do mnie, jako ówczesnego szefa kancelarii prezydenta, zgłaszali się porządni ludzie i mówili mi, panie, zrób pan coś z tym, bo przecież chodzą ludzie z różnych zachodnich firm po korytarzach i zupełnie bezczelnie zaczepiają urzędników i tylko pytają how many, no. Czyli ile? Otóż, proszę Państwa, na to musi być ostra reakcja państwa. Ostra reakcja państwa. Ja przyznaję, myśmy w ciągu tych 2 lat nie wszystko zdołali zrobić. Ale przyrzekam, że te sprawy podejmiemy. Orban mówi jasno, wprost, odważnie, i naprawdę trzeba patrzeć na tego polityka i na ten naród spodziewa.
nie jesteśmy i nie chcemy być kolonią. Tak, nie jesteśmy i nie chcemy być kolonią. Jestem może trochę niekonsekwentny, bo przedtem powiedziałem, że nie lubię takich ostrych słów. No ale on takich słów używa i go w tej chwili cytuję. A niektórzy w polskich mediach, w szczególności jedna gazeta, głasza, że tam są w ogóle straszne czasy, no bo właśnie Węgrzy zrzucają sobie z pleców te kamienie, które im nałożono. No, może dla pewnych środowisk i pewnych powiązań to są straszne czasy. Ja bym chciał te środowiska i powiązania lepiej znać. Chciałbym, żeby Polacy je znali. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas. I to tyle. To jest za atrakcyjnym, za dużym rynkiem, żeby jak zaczniemy twardo stawiać sprawy, żeby nas porzucono. I nie wierzcie też Państwo w tą bajkę, że jak opodatkujemy banki, czy opodatkujemy sieci handlowe, to to będzie przerzucone na Was. Jest za duża konkurencja w tej dziedzinie. Nie przerzucą tego. Panie premierze, wracamy do spraw ogólnopolskich, szczerze takiej sprawy niezwykle aktualnej, która jest ciągle komentowana i pytanie tego dotyczy. Czy urzekł pana premiera pan profesor Piotr Gliński? Proszę Państwa, ja bym się nie oświadczyłem. Zaproponowałem, żeby wziął na siebie no, ciężki trud i wielkie ryzyko tego, żeby być w tej sytuacji kandydatem na premiera, kandydatem neutralnym. Po prostu szukałem kogoś już od dłuższego czasu, bo pomysł jest stary. Już nawet ma wielu ojców, ale przyznam się, że tutaj stoi ten prawdziwy. Proszę Państwa, szukałem kogoś, kto miałby kwalifikację, ja już o tym tutaj mówiłem. No i rzeczywiście był nie od nas, ale no, był człowiekiem, którego ocena sytuacji w Polsce jest jakoś do naszej zbliżona. Pewnie nie identyczna, ale zbliżona. Chociaż może na przykład, jeżeli chodzi o drogi naprawy, to może być tutaj pewna różnica między nami. I żeby to był taki człowiek do przyjęcia, także dla środowisk nam niechętnych. No i kiedy te poszukiwania się zakończyły, to można powiedzieć, pozostał jeden człowiek. No to jest właśnie profesor Gliński. Ja go przedtem, żeby było jasne, nie znałem. Ja go poznałem rok temu na konferencji Polska Wielki Projekt, jak była taka rozmowa, dzień dobry, tak kilka słów żeśmy zamienili, no do tego to się prowadziło. I później jeszcze przypominam, to chyba w ogóle z nim nie rozmawiałem, może gdzieś raz go widziałem, znów kilka słów zamieniłem. Natomiast zacząłem rozmawiać, kiedy już stanęła ta sprawa. Oczywiście najpierw wysłaliśmy jakichś naszych emisariuszy, ludzi, którzy go osobiście dobrze znają, żeby zbadać, czy on w ogóle nas nie wyśmieje. Okazało się, że nie. No i później doszło do rozmów, to troszkę trwało, się zastanawiał. I podjął tą decyzję, za co jestem mu bardzo serdecznie wdzięczny. Bardzo serdecznie wdzięczny. No proszę Państwa, sprawdza się. Sprawdza się. No w tej pierwszej fazie się sprawdza. Dobrze się pokazuje, dobrze się prezentuje opinii publicznej. To jest człowiek twardy, alpinista, judoka, biegacz. Bo dziś dziennie może nie jest, nie jest młodzieńcem, a przy tym powszechnie uważany za wybitnego socjologa, profesor, no, ładna przeszłość, już o tym mówiłem. Można powiedzieć, niemalże idealny kandydat. Piłki nie kopię. Piłki nie kopię, to chyba, znaczy nie wiem, może i kopię. Ale w każdym razie nie karata w gamę. Wiem, że jest bardzo fizycznie sprawny, w bardzo dobrej formie, doświadczony, zbliża się do 60, więc to już jest duże doświadczenie, wielkie doświadczenie życiowe. No. Sądzimy, że
się sprawdzi. Ma jeszcze zresztą, o czym nie wiedziałem kompletnie, nie miałem pojęcia, związki rodzinne ze światem artystycznym, brat, znany reżyser, no, bratowa, znana aktorka, Joanna Żółktowska. No krótko mówiąc, ma też inne atuty, bo to też jest jakoś tam ważne. Ale samobójstwa nie chce popełnić. No, nie sądzę, chociaż znacie Państwo ten dowcip. To już nie będę wymieniał nazwiska, bo się opoluję nazwiskiem, a już nie będę mówił. No. Kiksowski chciał popełnić samobójstwo. I miał popełnić, ale nie zastanę go mną. Panie premierze, pytanie dotyczące spraw ważnych dla całego kraju, ale szczególnie dla nas, dla Warmii i Mazur, dotyczące rolnictwa. We wrześniu ubiegłego roku PiS poparł ustawę o prywatyzacji ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych. Ustawa ta doprowadza teraz do tego, że ziemia odbierana jest w sposób rabunkowy dzierżawcom i trafia w ręce kapitału spekulacyjnego i rolników z marszałkowskich. Czy rozważacie nowelizację ustawy? Proszę Państwa, powiem uczciwie, ja tej sprawy nie znam. My mamy bardzo mocny zespół rolny, będzie też konferencja w sprawach rolnictwa. Jedna z tych temat, które przygotowujemy, no jutro jest w sprawie służby zdrowia, kolejna, jak już mówiłem, w sprawie pracy, ale będzie też w sprawie rolnictwa. Mamy bardzo dobrze oceniany przez wielu specjalistów, na przykład przez Jadwigę Staniszkis, program rolny i bardzo dziękuję za to pytanie, bo natychmiast jutro z tym pytaniem zgłaszał się do naszych specjalistów w tej dziedzinie, do pana Ardanowskiego, do pana Jurgiela, do innych, do pana Kowalczyka. No mamy tutaj akurat tu naprawdę mocną grupę, bardzo dobrze się znającą na tej dziedzinie i oczywiście, jeżeli tam jest coś złego, to będziemy natychmiast występować z interwencją. Tyle mogę Państwu powiedzieć, ale nie będę oszukiwał, że akurat tą sprawę studiowałem, bo nie studiowałem. A czy to prawda, że przyszedł czas, że w naszych szkołach szumi las? Proszę Państwa, w naszych szkołach jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo niedobrze, to prawda. Ale czy to można określić jako szum lasu? Szum lasu to jest takie bardzo miłe, przynajmniej dla mnie. No. Tam raczej w wielu szkołach niestety szumi coś w głowach niektórych.